Spakowałaś wszystko? Myślę, że tak. Mama będzie za pół godzinki. Okej, to chodź ze mną. Mamy dla ciebie małą niespodziankę. O, lubię niespodzianki. Na pożegnanie upiekłyśmy ciasto. Twoje ulubione czekoladowe ciasto. O, dziękuję. I mamy jeszcze prezent dla ciebie. Chodźmy najpierw do kuchni. Bardzo chętnie. To ciasto tak fajnie wygląda. Dziękuję wam. Było przepyszne. Z przyjemnością. Ojejku, moja mama zaraz będzie. O, musimy się pośpieszyć. A prezent? Tu do góry schowałam. O, dziękuję. Rozpakuj najlepiej w salonie. Dobrze. Jestem taka ciekawa. No to rozpakuję. Wow, a co to jest? O, jak fajnie to zdjęcie, jak jesteśmy razem. W moim nowym pokoju powieszę je od razu na ścianie. I będziesz o nas pamiętać. Taka niespodzianka. No pewnie. Spakuję je do walizki. Ten kartonik ze zdjęciami do walizki się nie mieści, ale potrzymam go tak. Okej. Ania, twoja mama już jest. O nie. Otworzę jej drzwi. Dziewczynki, cześć. 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 Jaka szkoda. Aniu, pośpiesz się proszę. Naprawdę, musimy już jechać. No to cześć wam. Cześć, będziemy bardzo tęsknić. Bardzo. Jest mi tak smutno. Na szczęście możemy telefonować. Koniecznie, a podczas ferii będziemy się spotykać. Fajnie by było. To życzę wam, że znajdziecie nową, miłą lokatorkę. Dzięki, mamy nadzieję. Tak, damy ogłoszenie, że szukamy nowej lokatorki. Tak zróbcie. Kochanie, no chodź już. Tak, tak, mamusiu. No to cześć. Pa. Pa. Będziemy tęsknić. Ja też. Cześć wam, dziewczynki. Już jej nie ma. Taka szkoda. Tak się fajnie z Anią mieszkało. I zawsze wesoło było. Tak, Ania była super. Wiecie, ja ogłoszenie już napisałam. Pokażę wam, czy jest okej. Idę po laptop. Laptop mam. Sprawdźmy razem, czy może tak być. A, napisałaś. W naszym mieszkaniu jest jeden pokój wolny. Szukamy nowej, miłej i sympatycznej lokatorki. Cieszymy się na ciebie. Może tak być? Tak, ogłoszenie może być. Dobrze, to możemy umieścić i czekać. Tato, rzeczy mam spakowane. Odbierz mnie proszę jak najszybciej. Nie mam ochoty z tą tu mieszkać. Dobrze, zaraz będę. Dziękuję, tato. Na szczęście się stąd wyprowadzam. Nie mam ochoty mieszkać z tobą w pokoju. Jesteś taka nudna. I ty to mówisz, to ja się cieszę, że ty się wyprowadzasz. I będę miała nową współlokatorkę. I wierz mi, każda jest lepsza od ciebie. Nie mam nic do powiedzenia. No kiedy on w końcu będzie? Izabela, kochanie, jestem. Przyjechałem jak mogłem najszybciej. No w końcu! Możesz moją walizkę wziąć? Jest za ciężka. Dobrze. No to żegnaj. Tęsknić za tobą na pewno nie będę. Ja za tobą też nie. Żegnaj.
Jestem taka szczęśliwa, że Izabela się wyprowadziła. Niedługo będę miała nową współlokatorkę i na pewno będzie milsza niż Izabela. Każdy jest milszy niż ona. Tato, tu nawet nie zaczynam się rozpakowywać, bo sama nie chcę mieszkać. Chcę wynajmować pokój w mieszkaniu z innymi dziewczynami, tak jest lepiej. No, jak tak chcesz? Tu, masz laptop, sprawdź ogłoszenia. Zobaczymy, czy coś jest. O, masz szczęście, świeże ogłoszenie, mieszkanie z wolnym pokojem. O, widzisz? Pisze, w naszym mieszkaniu jest wolny pokój. Szukamy miłej i sympatycznej współlokatorki, która z nami zamieszka. Cieszymy się na ciebie. O tak, właśnie tam się chcę wprowadzić. Sympatyczna, miła. No co za pytanie. Jak muszę, to zawsze jestem sympatyczna i miła. Daj telefon, zadzwonię do nich. Czekaj, wbiję numer. Tu, proszę, kochanie. Dziękuję. Cześć, tu Izabela. Chciałabym się do was wprowadzić. Dobrze, chciałbyśmy cię najpierw poznać. Zapraszamy. Dobrze, z przyjemnością. Będę za pół godziny. Super, czekamy na ciebie. Pa! O, jest, jestem trochę zdenerwowana. Tak, to na pewno ona. Cześć, jestem Izabela. Cześć, Izabela. Cześć. Chodź do środka, usiądźmy. I może coś opowiesz o sobie? Tak, oczywiście. Powiedz nam, gdzie do tej pory mieszkałaś? O, aż serce mi ściska. Dzieliłam pokój z bardzo złą dziewczyną. Była taka złośliwa. Co, naprawdę? Tak, naprawdę. Na przykład rano, jak zaspałam, to ona specjalnie mnie nie obudziła i spóźniałam się do szkoły. O, to bardzo nieładnie. I chciała mnie nawet zmusić, żebym wyglądała tak jak ona. O nie, ty biedaczko. U nas coś takiego ci się nie zdarzy. Mam nadzieję, bo będą kłopoty. Nie, to tylko taki żart. Okej, bo już myślałam... Miałabyś ochotę z nami zamieszkać? Myślę, że tak. Całkiem miło tu jest. Dobrze, to ja idę po umowę. Możesz podpisać i się możesz wprowadzać. Tak, ale pośpiesz się. Tu jest umowa. Proszę, podpisz. No dawaj. Podpisane. Fajnie, możesz się do nas wprowadzać. No, w końcu. Zadzwonię do tatusia, żeby przywiózł mi moje rzeczy. Dobrze. Tato, słyszysz? Podpisałam umowę i się mogę wprowadzać. Wspaniale. Też tak sądzę. Przywieź mi natychmiast moje rzeczy. Tak, śpieszę się. No szybko. Mój tatuś zaraz będzie, przywiezie mi moje rzeczy. A, dobrze. O, już jest. Czekaj, otworzy mu drzwi. Izabela, proszę, twoje rzeczy. Dzięki, tato, połóż je, proszę. Dobrze. No to pa, Izabela. Cześć, tato. Teraz pokażcie mi mieszkanie. No i mój pokój. Tak, oczywiście. Hej, ty, potrzymaj moje rzeczy. Aha, okej. I telefon też, ale nie spuść go na ziemię. Tak, tak. Izabela, właściwie to ty możesz twoje rzeczy nieść. Nie, nie, okej, nie są takie ciężkie. Jak chcesz. A więc, Izabela, tu jest nasz przedpokój. A, okej. No to odłożę tu moje okulary. Tu jest nasz salon.
Okej, tylko że telewizor trochę mały. A teraz pokażemy Ci wszystkie pokoje. Ten pokój dzielimy sobie Ela i ja. Okej. Fajne łóżka. Chodźmy dalej. A to jest nasza kuchnia. Powiedziałabym, że trochę mała. Tak, ale zawsze nam starczyła. No dobra, a gdzie mój pokój? Cierpliwości, już idziemy. Mamy czas. Ach, zapomniałabym. Tu jest nasza łazienka. Okej. Taki mały prysznic? Starczy nam. Jak nie macie takich potrzeb. Gdzie mój pokój? No, chodź. To jest mój pokój? Tak. Ja mieszkam z tobą w pokoju. Tu jest moja połowa. A to twoja połowa. A już myślałam, że ten pokój będzie gorzej wyglądał. Podoba mi się łóżko. Lubię takie kolory. No to się cieszymy. Pokój specjalnie dla ciebie posprzątałyśmy. Ale teraz chcę moje rzeczy wypakować. Daj mi je. Chcę być teraz sama. Wprawdzie to też jest mój pokój, ale no dobrze. W końcu mam spokój. Nawet podoba mi się ten pokój. Ale tapeta mi się nie podoba, jest tutaj stanowczo za mało różu. To się musi zmienić. Moje ważne akcesoria i rzeczy do makijażu. No, już ładnie, ale jeszcze dużo pracy przede mną. A teraz tylko ostatni obrazek powiesić. Jak Wam się ta nowa podoba? Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że jest trochę snobistyczna. Też tak uważam, trochę zarozumiała. Ale może się mylimy. Dla niej na pewno nie jest łatwo, tutaj jest wszystko nowe. No, może, ale mi się ona też trochę niesympatyczna wydaje. Naprawdę? Dla mnie wydaje się bardzo miła. No to zobaczymy. Czas pokaże, dajmy jej szansę i się przekonamy. Jestem gotowa, zawołam dziewczyny. Hej, chodźcie, podziwiać mój pokój. No i co? Bombowo wygląda, prawda? Izabela, nasz pokój teraz dużo ładniej wygląda. Zosia, tak ci się podoba? Przecież ty różu nie lubisz. Dlaczego? Róż to teraz mój ulubiony kolor. No to jesteśmy zgodne. Hej, co robicie? A wykujony czy co? Uczymy się razem popołudniem. Za parę dni mamy trudny sprawdzian. I nie jesteśmy kujonami. Uczymy się na sprawdzian, to tyle. Izabela, jak chcesz, to poucz się z nami. Wy mi rozkazywać nie będziecie. Ja i tak piątkę dostanę, bez nauki. Dobrze, zobaczymy. A tak na marginesie, to idę sobie na shopping. No, ale jak wy wolicie się uczyć, to proszę. Ja bym z tobą chętnie poszła. Nie rozumiem, przecież to ty zaproponowałaś, że się pouczymy. Obojętne, ja już wszystko umiem. Okej, ale ty zakupów nie cierpisz. Chyba zmieniłam trochę zdanie. No to do zobaczenia wam. Chodź, Zosiu, kupię ci kilka ładnych sukienek. Przede wszystkim nowe okulary. Potrzebujesz inne. Nowe okulary. I co powiesz? Izabela rządzi Zosią. A najgorsze w tym, że Zosia nawet tego nie zauważa. Tak, masz rację. O nie, Zosia, ja zapomniałam moich pieniążków. Masz coś przy sobie? Tak, oczywiście mam zaoszczędzone kieszonkowe. O, jakie szczęście! Uratowałaś nas. Ale nie martw się, pieniążki ci na pewno oddam. Tak, wierzę. Chodź, kupimy najpierw kilka rzeczy dla ciebie. No i dla mnie. Jaki wybór! Zosia, usiądź, a ja ci wyszukam parę rzeczy. Ale ja... no dobrze. Na pewno to do góry. I to... to też by było dla niej fajne. Tak, to wezmę. Zosia, mam cudowne rzeczy dla ciebie.
O, przemierz wszystkie. Dobrze. A więc tu pierwsza sukienka. Tak, tak, przymierzę. Wiesz, to nie jest mój styl. Nie, super wygląda. Myślisz? Tak, na pewno, kupujemy. No dobrze. I coś takiego wyszukałam. Nie, to ja sobie wezmę, to jest za ładne dla ciebie. O. Tak, a tu jeszcze coś takiego, proszę. O, takich rzeczy nie lubię. Masz rację. Ale tu, proszę, dla ciebie różowa sukienka. Mój ulubiony kolor. Tak, różowy lubię. No i super. Tak, stanowczo. Ten outfit mi się podoba. No, może być. O, co ja tu odkryłam? Jakie czaterskie okulary. To jest właśnie to. Ale ty przecież masz okulary słoneczne. Tak, ale nie ma się ich za dużo. Okej. Dzień dobry, chciałam kupić te rzeczy. Proszę, a czy coś jeszcze? Tak, tą sukienkę, którą mam na sobie. I te piękne okulary. Dobrze, momencik. Wszystko razem 190 zł. Ojejku, jak dużo. Muszę sprawdzić, czy mam tyle. O, powinno starczyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa! Oj, bardzo drogie to było. No, na szczęście starczyło ci pieniędzy. Ach, na szczęście. Spakuję te rzeczy do mojego plecaka, to nie będę musiała tak dużo nosić. Och, a teraz bym miała ochotę na te pyszne lody włoskie tam z tego automatu. O tak, ja też. Jeden lód kosztuje 4 zł. Chyba jeszcze tyle mam. Ja chcę pierwsza. Oczywiście, że biorę różowe lody truskawkowe. A do dekoracji parę żelków. Smartiski. A na górę wisienkę. Tak dużo, Izabela, pieniążków nie starczy. Co ty, na pewno. A ja wezmę lód z kawałkami owoców, a na górę wisienkę. Lody były pyszne. Tak, były dobre. Wyrzuć mój kubek do kosza, twój też. Okej. A co teraz? Zosia, ty koniecznie potrzebujesz nowe okulary. Ale wiesz, te okulary są jeszcze dobre i są niezepsute. Tak, ale są brzydkie. Tak myślisz? Niestety, kupmy nowe. Jak uważasz? Dobry, chciałyśmy kupić nowe okulary. Dobrze, a dla kogo? Tu, dla niej. Dobrze, to zapraszam na fotel, usiądź proszę. Zbadamy i zmierzymy oczy. Proszę, tu wybór oprawek. Jakie ci się podobają? Nie wiem. W jej guście to te czerwone albo różowe. Dobrze, jak chcecie. A tu twoje okulary możesz spakować. Tak. Proszę, różowe najpierw. Wygląda nieźle. Spróbuj te drugie.
a tu czerwone. Zdecydowałam się na pierwsze różowe. Tak, to chciałam. Oczywiście. Różowe oprawki kosztują 70 zł. Tyle powinnam jeszcze mieć. Muszę sprawdzić. Proszę, powinno starczyć. Dziękuję bardzo. Proszę, do widzenia. Wiesz, jakoś tak moje stare okulary mi się bardziej podobają. Chyba je ubiorę. Nie, w żadnym wypadku. Że tobie te różowe się podobają, to nie znaczy, że mi się podobają. Sprzeciwiasz się? Ubieram moje stare okulary, obojętnie czy chcesz, czy nie chcesz. Od razu lepiej. Ale ja powiedziałam, że te nowe masz ubrać. Co ty zrobiłaś? Zepsułaś mi okulary. Wyluzuj, przecież masz te drugie. Jak mogłaś takie coś zrobić? Idę. Ale przesadza. Jej stare okulary są zepsute, czyli musi te nowe nosić. I tak są ładniejsze, bo są różowe. Ela, słyszałaś? Drzwi ktoś przeszedł. Chyba Zosia i Izabela z zakupów przyszły. Ach tak, chodź zobaczymy. Zosia? Zosia, dlaczego płaczesz? Stało się coś? Dlaczego masz inne okulary? Tak, płakałam, bo moje okulary się zepsuły w centrum handlowym. No i dlatego musiałam nowe kupić. Jesteś pewna? Tak, tak, tak było. Okej, a gdzie jest Izabela? Nie wróciła z tobą do domu? Ach, Izabela, no, chciała jeszcze troszkę na zakupach zostać, a ja już nie miałam ochoty. Aha, okej. Ale ty mówisz prawdę, tak? Jak coś nie tak, to powiedz nam, proszę. Nie, to prawda. Wszystko było w porządku. A tak w ogóle to fajnie było? Było nawet bardzo fajnie. Okej. Chciałabym teraz trochę sama być. Okej, ale ty jesteś pewna, że wszystko w porządku? Tak, przecież już mówiłam. Wszystko w porządku, zostawcie mnie w spokoju. Okej, nie denerwuj się, odpocznij sobie. Nie powinnam tak na nie nakrzyczeć. Wiesz, coś tu nie pasuje. Też tak myślę. Jakoś tak nie wierzę w to, co Zosia nam mówiła. I Zosia tak się nigdy nie zachowuje. I nigdy tak na nas nie nakrzyczała. Coś się musiało stać. Chyba Izabela ma coś w tym wspólnego. Ojej, czy to było dobre z Izabelą zamieszkać? Zobaczymy, co będzie dalej. Patrz, Izabela przyszła. O, otworzę jej drzwi. No, cześć wam. No, hej, Izabela. Jedno pytanie. Zosia przyszła spłakana do domu i podobno jej się okulary zepsuły. No i? Nie ma powodu dramatyzować. Martwimy się, bo może coś innego się stało. Niepotrzebnie, taki stres robicie. W sumie to teraz w końcu ma super ładne okulary. Śliczne wybrałam, prawda? Aha. Nie. Ja tylko pomogłam jej ładne wybrać. Na koniec ona zdecydowała sama, jak je chce. Mamy takie podejrzenie, ale może jest na to za wcześnie. Nie przesadzajcie, Zosia to nie jest małe dziecko. Sama potrafi się bronić i mówić za siebie. Mam nadzieję, tylko że my widzimy, że coś ją gnębi i coś jest nie tak. I to od czasu, jak ty tutaj jesteś. Chyba muszę uważać, bo coś podejrzewają i mnie stąd wyrzucą. Ale ja do tego na pewno nie dopuszczę. Chyba mam pomysł. Żeby uratować tę sytuację, zaproszę te głupie dziewczynki na lody. Wtedy już nic nie będą podejrzewać. Izabela, ale miło, że nas na lody zaprosiłaś.
No, taka już jestem. A, tak na marginesie, to mój tatuś jest biznesmenem i zarabia dużo pieniędzy. I mamy ogromną willę z basenem. Izabela, to jest okej, że jesteś dumna z twojego tatusia, ale nie powinnaś się tak wynosić. A twój tato na pewno ciężko na to pracował. Właściwie to dostał te pieniądze w spadku. A więc sam ich nie zarobił, tak? Tak, tak, naturalnie, że tak bardzo ciężko pracował na nie. Aha, okej. O, Izabela, czy to ty? Cześć, Mandy, tak długo się nie widziałyśmy. Jak fajnie, ale przypadek. Tak, jaka niespodzianka. Chodź ze mną, muszę ci koniecznie coś pokazać. O tak, już idę. Ale Izabela, czekaj. Tak, tak, zaraz przyjdę. Zostawiła nas i poszła sobie. Można się było tego po niej spodziewać. Ona przyjdzie, obiecała nam. No kiedy ona przyjdzie? Nie mam pojęcia. Torebkę też tu zostawiła. Tak długo tutaj już czekamy. Wracajmy z powrotem do mieszkania. Ona na pewno dojdzie. Tak, wracajmy lepiej do domu. Już późno się robi. W mieszkaniu zadzwonimy do niej. Telefon chyba wzięła. Dobrze, wezmę jej torebkę. To zadzwonię do niej. Ciekawe, czy odbierze. Halo? Halo? Nikt nie odbiera. Mam nadzieję, że jej się nic nie stało. Na pewno nie. Bawi się z jej super przyjaciółką. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Na pewno. O, patrzcie, Izabela jest. Otworzę jej drzwi. No hej! Izabela, gdzie byłaś tak długo? No, z przyjaciółką się spotkałam. A co, macie z tym problem? Nie, ale czekałyśmy długo na ciebie. He? Moja przyjaciółka chyba ważniejsza była w tym momencie. Ale Izabela, nie chodzi o to. Mogłaś przecież od razu powiedzieć, że nie mamy czekać. Nie róbcie, proszę, takiego stresu. A poza tym nie odebrałaś telefonu. Widziałam, że dzwoniłyście, ale ignorowałam specjalnie. Kontrolować mnie nie musicie, nie jesteście moimi rodzicami. Izabela, nigdy więcej tak nie rób, zrozumiałaś? Zostawiłaś nas, poszłaś i nie dałaś znać. Tak, tak, wyluzujcie. A teraz potrzebuję chwili spokoju. Do widzenia. Izabela nie wie, jak się w koleżeństwie powinno zachowywać. Tak samo myślę. Dziewczyny, co gotujemy dzisiaj na kolację? Zobaczę, co mamy w lodówce. Przez ten chaos z Izabelą totalnie zapomniałam, że nie mamy nic w lodówce. Ja tak samo. Mamy tylko sok, ketchup i kapustę. Może w zamrażalce coś jest? Tylko lody. Nimi się nie najemy. Ach, przecież mamy plan, kto w jaki dzień odpowiedzialny za zakupy jest. Zobaczmy, kto jest w kolejce. Dzisiaj Izabela powinna iść na zakupy. Dobrze, bo jeszcze nigdy nie była. Dobrze, idę jej powiedzieć, a wy może zróbcie listę, co Izabela ma kupić. Tak, zrobimy listę. Co dokładnie potrzebujemy? Przede wszystkim chleb. Już piszę. Makaron. Owoce, warzywa i parę słodyczy. Izabela? Co jest? Czemu przeszkadzasz? Chciałam ci tylko powiedzieć, że dzisiaj twoja kolejka, żeby zakupy zrobić. Lodówka jest pusta, nic nie mamy i raz w tygodniu, według planu, ktoś z nas robi zakupy. Dzisiaj ty jesteś w kolejce. Poza tym jeszcze nigdy nie byłaś na zakupach.
Co? Dlaczego ja na zakupy muszę iść? Na pewno coś w lodówce jest. Gotujcie po prostu coś z resztek. Nie, Izabela. Lodówka jest pusta i twoja kolej na zakupy. No dobrze. Chodź proszę do kuchni. Dziewczyny już listę zrobiły. Jaki stres znowu. Izabela, tu proszę, lista co masz kupić. A tu pieniądze. I proszę, kup tylko to, co na liście jest. Nic innego, zrozumiałaś? Tak, tak, zrozumiałam. No to udanych zakupów. Tak, tak, pa. Myślicie, że kupi to, co na liście jest? Nie mam pojęcia, mam nadzieję. A więc na liście pisze chleb. Chleb jest niepotrzebny, wezmę donaty. Dalej woda, mleko. U góry znajdują się napoje dużo lepsze niż woda i mleko. Ten sok. I ten sok. Napoi starczy. A teraz wezmę sobie coś z automatu. A co tu dobrego mają? Na liście pisze ser i jajka, ale tego też nikt nie potrzebuje. Wezmę mleko truskawkowe. Jest różowe. Dobrze, dalej, co jeszcze muszę kupić? Makaron i płatki. Kupię lepiej mrożoną pizzę. I chipsy. Chyba mam wszystko. Dzień dobry, chciałam tutaj te rzeczy kupić. Tak, proszę. Wszystko razem kosztuje 65 zł. Tu, proszę. To wszystko? Nie, poproszę jeszcze tego lizaka tęczowego. Chętnie. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A, momencik. Tą głupią listę na zakupy wyrzucę do śmieci. Wiem lepiej, co trzeba kupić. Niepotrzebne. O, Izabela w końcu jest. O, w końcu jestem taka głodna. Już jestem z powrotem. Izabela, mam nadzieję, że kupiłaś wszystko, co na liście było. Oczywiście. Jesteśmy już bardzo głodne, ale zaraz możemy sobie coś ugotować. Tak, tak, jestem w pokoju, gdybyście mnie szukały. Chodźmy do kuchni i zaczynamy gotować. O nie, co to ma być? Same słodycze? Mogłam sobie myśleć, nie można jej zaufać. No to co mamy gotować? Nie mam pojęcia. O, patrzcie, co w torbie znalazłam. Przynajmniej kupiła pizzę mrożoną. Podgrzejemy sobie. A taką ochotę miałam na coś świeżego i dobrego. Pizza mrożona jest dobra, ale też miałam ochotę na coś świeżego. Ach, obojętne, nie mamy wyboru, bo supermarkety już są zamknięte. Dobrze, to jemy na kolację pizzę mrożoną. No to smacznego. Smacznego. A co wy tu robicie? Jemy kolację. A mogę zapytać, co wy jecie? No bo przecież tylko słodycze kupiłam. Nie, nie, no nie kupiłam tylko samych słodyczy. O, a jednak tak. Ale na szczęście kupiłaś pizzę mrożoną. Akurat zjadłyśmy ją. Była lepsza jak nic. Wasz pech. A ty co będziesz jadła? Dla mnie jest wystarczająco rzeczy w lodówce. Dziękuję bardzo. A więc...
zjem to pyszne ciasto. A do tego mleko truskawkowe. No to pa. Szkoda, że ona taka jest. Niestety. Szkoda. Izabela, dzisiaj twoja kolejka na sprzątanie. Kto to powiedział? No, mamy plan sprzątania i teraz ty jesteś w kolejce. My już sprzątałyśmy. I tak jest sprawiedliwie. A czysto chcemy mieć wszyscy. Tak, tak, zrozumiałam. No to kiedy mam sprzątać? Najlepiej zaraz albo najpóźniej za godzinę. No to zaczynam od razu. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty na żadne sprzątanie. Niech one sobie sprzątają. Chyba mam pomysł. Będę udawać, że tatuś do mnie zadzwonił, że jest chory i że muszę go odwiedzić. I wtedy one sobie same mogą sprzątać. Jeszcze tylko smutną minę do gry zrobić. Do dzieła. Tak, tatusiu, oczywiście, że przyjadę. Izabela, czy coś jest? Dziewczynki, mój tatuś zadzwonił, jest bardzo chory. Muszę go odwiedzić. Ojejku. Oczywiście tak, jedź natychmiast do niego. Tak, tak, jedźmy, posprzątamy za ciebie. Jesteście kochane. Zosia, pojedziesz ze mną, nie chcę być sama. No pewnie. Pośpiesz się, tata czeka. No to pa. Do zobaczenia. No chodź. Tak, idę. Biedna Izabela. Szkoda mi jej. O tak. No to chodź, sprzątamy. Gdzie twój tata mieszka? Chodź, posiedzimy gdzieś. Co? Posiedzieć? Przecież musimy do twojego taty. Twój tata przecież jest chory. Chciałaś go odwiedzić. Nie, wymyśliłam to sobie, żeby nie musieć sprzątać. Dlaczego jesteś taka fałszywa? Z takim czymś nie robi się żartów. Ale sprzątanie to też nieprzyjemność. Umyję jeszcze szybko drzwi wejściowe, a ty może poodkurzę już w łazience. Okej. Jakie to jest męczące. Idę do łazienki. Jestem gotowa, a teraz podkurzam jeszcze pokój Zosi i Izy. Okej. Umyję jeszcze prysznic. I ubikację. W końcu gotowe. Zasłużyłyśmy sobie na loda. O tak, pycha. O, Izabela i Zosia już są. Idę otworzyć. Chodźcie do środka. O, jak ładnie posprzątane. Jak twój tata się czuje? Jest bardzo chory. Ach, tak, tata. No, w międzyczasie się lepiej czuję. Na szczęście. Zosia, wszystko okej? Jesteś taka zarumieniona. Nie, to tylko słońce. Tak, tata Izabeli już lepiej się czuje. Okej. O nie, jeszcze zadanie domowe muszę zrobić. A najgorsze to to, że pani będzie zbierać i oceniać. A już tak późno jest. Ja chyba nie dam rady do jutra rana. A poza tym nie mam ochoty. A, ale z pewnością u jednego z tych kujonów znajdę zadanie domowe. Poszukam, może coś znajdę. W końcu trzeba sobie pomagać. Izabela, co robisz? A, jestem trochę głodna. Idę do lodówki. Okej. O niemal co. Zobaczymy, czy coś znajdę. O!
i jest gotowe wypracowanie. Nie mogą mnie zobaczyć z tym wypracowaniem. Schowam je i pod pretekstem, że sobie coś do jedzenia biorę, wyśliznę się do mojego pokoju. Znowu, mam taki genialny pomysł. Ta kanapka jest na to właściwa. O nie, nie mieści się w kanapce. No to chyba je trochę pomniejszę i zwinę. Nikt nie zauważy. Teraz się chowa doskonale w kanapce. Udało się! Kanapkę też zaraz zjem. No to do pracy. Przykro mi bardzo. Niestety, muszę całe wypracowanie przepisać. Nie starczy mi czasu, żeby pozmieniać parę zdań. W końcu gotowa. Teraz muszę to wypracowanie potajemnie oddać. Następnego dnia w szkole. A teraz pozbieram Wasze wypracowania. Z tego wypracowania będzie bardzo ważna ocena. Izabela, najpierw Twoje. Gdzie Twoje wypracowanie? W plecaku. Ładnie, dziękuję. Cieszę się bardzo, że wszyscy odrobili zadanie domowe. Ja zaczynam sprawdzać wypracowania, a Wy proszę odrabiacie zadania w książce na stronie 30. A więc Ela i Zosia, Wy możecie już z klasy wyjść. Izabela i Julia, Wy proszę zostańcie na chwilę. Okej, czekamy na korytarzu na Was. Dziewczynki, proszę za mną. Tak. A więc, trzymam w ręce dwa identyczne wypracowania. Jakim cudem one są identyczne? Ja moje wypracowanie pisałam od razu po szkole. Miałam z tym wypracowaniem tyle pracy. Tak się przyłożyłam. Julia, jak mogłaś? He? Izabela, o czym ty mówisz? Ja moje wypracowanie pisałam sama. Ja od nikogo nie odpisałam. Odpisałaś? Nie, nie odpisałam. Starczy. Obydwie dostajecie jedynki. Za karę przepisujecie 10 stron z książki. A teraz ani słowa więcej. Proszę wyjść. Izabela, jak mogłaś? Dlaczego jesteś takim podłym człowiekiem? Wiem dokładnie, że odpisałaś moje zadanie domowe. Nawet winę na mnie zrzuciłaś. Przyznaj się chociaż teraz. Nie, ja nic nie odpisałam. Nie mam ochoty na taką dziecinną i głupią kłótnię. Idę do pokoju. Julia, będzie wszystko dobrze. Na pewno. Jak można być tak złym i tak oszukiwać? Jak my mamy dalej z nią mieszkać? Ja tego powoli nie wytrzymuję. Jakie pyszne śniadanko. Mi też smakuje. O, nawet dzień dobry nie powiedziałaś. Masz wyrzuty sumienia? Nie, na pewno nie. Ranem nigdy nie mam dobrego humoru. A niby co? To dlaczego ja mam mieć wyrzuty sumienia, he? No przecież odpisałaś ode mnie całe wypracowanie. Ach, ta historia. No myślałam, że już jest wszystko wyjaśnione. Nie, ty nie miałaś ochoty ani odwagi, żeby to wyjaśnić. A co to ma wspólnego z odwagą? Izabela, czasami potrzebna jest odwaga, żeby przyznać się do swoich błędów. Ale widocznie do tej pory nie miałaś odwagi. Tak, halo? O, cześć, Mandy! O, uratowałaś mnie przed denerwującą dyskusją. Jak ci leci? O, tak, tak, wiem, to było fenomenalne. Ona jest bez wstydu. Może jak była małym dzieckiem, była nieszczęśliwa i dlatego się tak zachowuje. Nie mam pojęcia. A co wy na to? Może pójdziemy sobie na miasto dzisiaj i zrobimy sobie fajny dzień bez denerwującej Izabeli. Tak, wspaniały pomysł. Też tak uważam. Powiem może Izabeli, żeby wiedziała, że nas nie ma. Okej. Zjedzmy najpierw w spokoju śniadanie. O tak.
dobre było. Jestem tak najedzona. Powiem Izabeli, że idziemy. Tak, też tak uważam. Masz rację, Mandy. Izabela, idziemy na miasto. No i? Nie przeszkadzaj, przecież widzisz, że telefonuję. Chciałam zapytać, czy chcesz z nami iść. Nie, nie mam ochoty. Okej, no to do zobaczenia. Tak, tak, no i już cię nie ma. Zosia, a co to miało być? Ale co? Chciałyśmy jak dawniej tylko w trójkę coś zrobić. A ty pytasz Izabelę, czy chce iść z nami, pomimo że my nie chcemy. Przepraszam, zapomniałam. Czy możliwe, że Izabela tobą rządzi, a ty jesteś pod jej wpływem? Nie, nie, chodźmy na miasto. O, tak się cieszę. Ja też, a ja dopiero. Chodźmy. Wiesz co, Mandy? Odwiedź mnie w mieszkaniu i zrobimy party. Twoje kujonki, współlokatorki na pewno mają coś przeciwko. Nie, nie, kujony poszły na miasto, chyba dopiero wieczorem będą. A, no to super, mogę kogoś zabrać? No pewnie, zróbmy party. O, jesteś kochana, do zobaczenia. Do zobaczenia. O, Mandy przyszła i przyjaciół wzięła ze sobą, bombowo. No hej, chodźcie do środka. Bardzo chętnie. Przedstawiam Jenny, a to Benek. Hej Jenny. Hej Benek, coś do picia? Tak, chętnie. Proszę. No to częstujcie się, lodówka jest pełna. Proszę, mamy wszystko. Nawet chipsy. A szklanki tu do góry są. Super. Super jedzenie. Co wy na to? Chodźmy do salonu na gierki. To jest to, co lubię. A ja dopiero. Mandy, weź chipsy. O tak, koniecznie. Wygrywam. Hej, Izabela, przynieś więcej chipsów. O, tak. Już jestem. Głodny jestem. Ja też. Ja też. Chodźcie, ugotujemy coś razem. Zrobimy może pizzę? O tak, dobry pomysł. Pizza może być. No to do dzieła. Jaki zapach. Będzie pyszna. Smacznego. O, już późno. Kujony chyba zaraz wrócą. Najlepiej na dwór chodźmy, to się na nie nie natkniemy. Izabela, genialny pomysł. Dobrze, ale może powinniśmy tutaj trochę posprzątać, zanim one przyjdą. Należałoby się. Nie, nie musimy. Kujony będą miały co robić, jak wrócą. Jestem takiego samego zdania. Okej. Czekajcie, idę po telefon. Teraz możemy stąd zmykać.
ale fajny dzień był. Mhm. Tak, bardzo fajny. O Boże, co się tutaj stało? Ojejku. Ja się już dobrze domyślam, kto jest tą sprawczynią. Julia, proszę, może nie osądzajmy jej za wcześnie. Sprawdźmy inne pomieszczenie, może to tylko przypadek. No dobrze. Sprawdźmy może najpierw nasz pokój. O nie, jaki chaos, katastrofa. To niemożliwe. O, o, patrzcie, w kuchni. A, jaki bałagan i nieporządek. Jeszcze nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wszystko na ziemi leży. I wdepnęłam w pizzę. Obojętnie kto to był, ten ktoś będzie miał duże kłopoty. O tak. Momencik, może Izabela jest w domu? Izabela, jesteś w domu? Bez odpowiedzi. Chodźcie, najlepiej zadzwonimy do niej. Mhm. Dobrze, dzwonię do niej. Hej, Izabela, odebrałaś? Co jest znowu? Izabela, nasze mieszkanie jest totalnie zasyfione, a lodówka jest pusta. No, Mandy była u mnie z przyjaciółmi i zrobiliśmy małe party. No dobra, wszystko super, tylko że mieszkanie zostawiłaś brudne i bałagan. O nie, jak zawsze takie sztywne jesteście i znowu marudzicie. Sztywne, nie sztywne, takich rzeczy się nie robi. Proszę, wracaj natychmiast i posprzątaj. A poza tym jutro zrobisz zakupy za swoje pieniądze. Dobra, zrobię, uspokój się. Co? Odłożyła po prostu słuchawkę. Typowe. Idę do pokoju, nie mogę na to patrzeć. Nie, tak samo, ale nasz pokój nie wygląda lepiej. To ja też idę do pokoju, do zobaczenia. Puh, na szczęście w moim pokoju nie ma bałaganu. O, mój telefon dzwoni, ciekawe kto? To Izabela. Hej, Izabela. Bawisz się dobrze z przyjaciółmi? Tak, następnym razem bawisz się z nami. Fajnie by było. Zosiu, czy wyświadczysz mi przysługę? Oczywiście, jaką przysługę? Posprzątasz za mnie kuchnię i mieszkanie. Czuję się jakaś taka zmęczona. Ale to przecież ty taki bałagan z przyjaciółmi zostawiłaś. Zosiu, jestem zawiedziona i rozczarowana. Pierwszy raz o coś cię proszę, a ty pomóc nie chcesz. Izabela, nie chodzi o to tylko... A o co? Jak ja tu zacznę sprzątać, a dziewczyny to zobaczą, to mam duży problem. Zosieńko, one tego nie muszą zauważyć. Dziękuję za twoją pomoc. Liczę na ciebie. Pa! O nie, odłożyła słuchawkę. Teraz wszystko na mojej głowie. Kuchnia, tu jeszcze gorzej. Prawie gotowa. Zosiu, co to ma znaczyć? Przecież nie jesteś sprzątaczką Izabeli. Ale Izabela mnie bardzo poprosiła. Ty nie zauważysz, co ona z tobą robi? Zosia, dlaczego dajesz sobą pomiatać? Tak? Jesteście rozczarowane? To zostawcie mnie w spokoju. O nie! Izabela objęła władzę nad Zosią. Zosia została sprzątaczką Izabeli. Chodź, poczekamy na Izabelę w kuchni. Tak. O, widzę mieszkanie czyściutkie. Tak jak sobie życzyłam. Sprawdzę, czy w kuchni też czysto jest. Co z ciebie za człowiek? No, ale co się dzieje? Nie tylko mieszkanie zostawiłaś brudne i zasyfione, ale również pustą lodówkę i nawet się nie przeprosiłaś. Aha! Chodzi wam o pieniądze na zakupy?
tu, proszę, to starczy na duże zakupy. Moment, pomijając to, że ty w ogóle nie rozumiesz, o co tu chodzi, zakupy to robisz ty. O, dobrze. A teraz pa, musz trochę odpocząć po party. Ona naprawdę nie ma wstydu za grosz. Zosieńko, jak wiesz, muszę iść na zakupy. Potowarzyszysz mi? O tak, chętnie nawet. O, no to chodź. Tak. Och, powoli nie mam siły. Te torby są takie ciężkie. Zosiu, jeszcze to weźmiemy. Pycha. Izabela, kupmy może trochę warzywek i owoców. Nie, warzywa i owoce nam są niepotrzebne, ale te rogaliki, widzisz? Jeszcze jeden. Izabela, chyba starczy, ja już nie mogę. Tak, zaraz gotowe jesteśmy, nie marudź tak. O, a co moje oczy tu widzą? Przepiękna kokarda. Jest mi bardzo potrzebna. Co nie? Teraz możemy płacić. No pośpiesz się. Izabela, ja nie daję rady, te torby są za ciężkie. Pomogłabyś mi, proszę? No nie jęcz znowu, jesteśmy już przy kasie. Dobry, chciałyśmy tutaj te rzeczy kupić. Dobrze. Wszystko razem kosztuje 180 zł. Tu, proszę, proszę. I wie pani co? Wszystkie te pieniądze są moje. No, ładnie. Ach, te dzisiejsze dzieci wszystkie rozpieszczone. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Prawda, Zosiu? Ach, chyba wszystko mamy. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia, dziewczynki. Jesteśmy z powrotem. Izabela, a czy Zosia jest teraz jakąś twoją służącą? Dlaczego? Ty nie widzisz, że targa te ciężkie torby? A ty tylko małą portmonetkę. Dlaczego wsadzacie nosa w nie swoje sprawy? Tak miło spędziłyśmy czas na zakupach, a wy nam to psujecie. Zosia, dlaczego dajesz sobą tak pomiatać? No, ona mnie zaprosiła na zakupy, żeby jej potowarzyszyć. I nie wiedziałam, że muszę ciężkie torby nosić. No tak, ale skończyło się tym, że na każdy jej rozkaz byłaś. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Tak, ale nie miałam wyboru. Zosia, nie, zawsze się ma wybór. Ona nie ma prawa cię zmuszać do czegoś, czego nie chcesz. Przestańcie mi wskazówki dawać, to moja sprawa. O, to niemożliwe. Izabela zapanowała nad nią. Izabela, co? Wiesz, nie podobało mi się, co przedtem ze mną zrobiłaś. He? O czym ty znowu mówisz? Zapytałaś mnie, czy potowarzyszę ci przy zakupach. Ja się ucieszyłam i myślałam, że fajny czas spędzimy. Ale ty tylko kogoś potrzebowałaś do targania tych ciężkich toreb. Jak nie chciałaś targać, to mogłaś coś powiedzieć. Powiedziałam, że ciężkie, ale ty ignorowałaś. No i? Nie rób teatru. To żaden teatr. Ja po prostu nie chcę więcej, żebyś mnie tak traktowała. Bo wtedy nie czuję się z tobą dobrze. Mam nadzieję, że weźmiesz to sobie do serca. Julia i Ela są z tego powodu bardzo złe, a ja tego też dłużej nie wytrzymam. O, Zosia zaczyna się bronić. A jak one w trójkę się przeciwko mnie wstawią, to mam problem. Muszę coś wymyśleć. Wiem! Zwinę telefon Eli, zepsuję go i schowam tu, pod poduszką Zosi. W krytycznych momentach Izabela ma zawsze genialne pomysły. O, super!
jest, widzę, w szafce. Ha, szybko, biorę i do łazienki z nim. Co by z tym telefonem zrobić? Ha, wiem. O, telefonowi potrzebne jest pranie. Do środka z tobą. Do dzieła. Start. I koniec prania. Jaki czysty, świeży i pachnący. Sprawdzę, czy da go się włączyć. Nie da się. Tak miało być. Ale to nie wszystko. Ha, teraz jest naprawdę zepsuty. Nawet kable wyskoczyły. A teraz ostatnia część planu. Podusia Zosi mi w tym pomoże. Właśnie, tak. Pół godziny później. Ela, co się dzieje? Mój telefon zniknął. Pół godziny temu leżał tu na szafce. Byłyśmy w kuchni coś zjeść, a teraz go nie ma. Widziałaś go może gdzieś? Nie. Dziwne, że tak nagle, tak o, zniknął? No właśnie. Cześć wam. Czy coś się stało? Coś nie tak? Bo macie takie przerażone miny. Tak, szukam mojego telefonu. Zniknął. Jest dopiero nowy. Co? Ten ładny twój nowy? Tak, zniknął. Po prostu. Może ty go widziałaś? Nie, niestety. Ale słyszałam przy tym jakieś dziwne odgłosy i trzaski. Czy pokłóciłyście się może z Zosią? Chyba trochę tak. Aha, o, to proponowałabym lepiej całe mieszkanie dokładnie przeszukać. Szczególnie pokój Zosi. Nigdy nic nie wiadomo. Okej, no dobrze. Pomogę ci. Dobrze, to przeszukajmy dokładnie każdy kąt. Na pewno się znajdzie. Wszystko w porządku? Nie, nic strasznego. Julia i ja szukamy tylko mojego telefonu, bo się zgubił. A, okej. Dla pewności chciałam też w twoim pokoju szukać. Może go przez przypadek tu zostawiłam. No ja go tu nie widziałam, ale oczywiście, szukajcie. Tak, dzięki. Ha, tak jak w planie miało być. Już szukają w moim Zosi pokoju. He, mój telefon. Zosia, co mój telefon u ciebie robi? O nie, jest zepsuty. Dopiero co nowy. Jest mokry, czyli był moczony i został zdeptany. Zosia, dlaczego to zrobiłaś? Nie, ja tego nie zrobiłam, naprawdę nie. Nie wiem, jakim cudem ten telefon się pod moją poduszką znalazł. A jak się zepsuł, też nie wiem. Zosia, tylko że się trochę pokłóciłyśmy, to nie znaczy, że od razu musisz niszczyć mój telefon. Tego się po tobie nie spodziewałam. Ja tego nie zrobiłam. Naprawdę nie, przyrzekam. Ela, może ten telefon da się naprawić? No, a teraz chodź. Chodź na świeże powietrze, uspokoisz się trochę. Dziękuję, Zosia. Tak, dziękuję, Zosia. To przeszło naprawdę wszystkie granice. Ale przecież cały czas wam mówię. Ja nie mam z tym naprawdę nic wspólnego. Wierzcie mi. Nie rozumiem, a do tego kłamiesz. Ha, cudownie. Są skłócone, tak jak chciałam i tak jak powinno być. I takim niewinnym sposobem uratowałam swoją sytuację. He, kujonki są teraz skłócone, a ja muszę inne podłe taktyki zastosować. O, Zosia, ty płaczesz? Co się stało?
No przecież wiesz, dlaczego płaczę. Ela myśli, że ja jej telefon zepsułam. Ach, nie martw się. Może da się go naprawić, a jak nie, to pożyczę jej mój stary, zanim sobie nowy kupi. Taka miła jesteś. Wiesz co, żebyś nie była taka smutna, zapraszam cię na lody. O, dziękuję, Izabela. No, to oczywiste. Pyszne lody. Tak, bardzo. O, Zosia, znasz Izabelę? Tak, to nasza współlokatorka. O, co wy zwariowałyście? Izabela jest bardzo niemiła. Ja dzieliłam z nią pokój i to był jeden wielki chaos. Farbę mi do szamponu wlała i miałam różowe włosy, tak jak ona. Ja cię nie znam, ty chyba mnie z kimś innym pomyliłaś. Zosiu, chodźmy. Zosiu, uważaj na siebie. Zosia, chodź. Ojej, one chyba nie wiedzą, co na nie czeka. A ja tak lubiłam mój nowy telefon. To był prezent od moich rodziców, a teraz jest zepsuty. Wiesz co, może Izabela to zrobiła. Zepsuła telefon, żeby nas rozłączyć. No wykluczone to nie jest. Ale powiedzmy, że ona to była. Ona by się do tego nie przyznała. Nigdy. Fajnie było. I to jak? I na szczęście wzięłam mój stary telefon. No ty wiesz po co. Aha, zachowujecie się, jakby nigdy nic nie było. Ela, i co, zdołałaś naprawić telefon? Nie. W telefonie była woda i bardzo dużo piany. Nie da się go naprawić. A ja nie mam telefonu. O, jaki pech. Ale wiesz co? Na szczęście mam jeszcze mój stary telefon i działa. A ja go nie potrzebuję. No bo jak wiesz, ja mam telefon. Najnowszy model. Ten. A ten mi jest niepotrzebny. Mogłabym ci go sprezentować. Naprawdę zrobiłabyś to? No oczywiście, przecież mieszkamy razem i powinnyśmy sobie pomagać. No masz, proszę. Tego się nie spodziewałam, to znaczy takiego miłego gestu od ciebie. W każdym bądź razie dziękuję ci bardzo i mogę go naprawdę zatrzymać? No pewnie, zatrzymaj, zanim się jeszcze rozmyślę. Ha, cudownie, wszystko według planu. O, Mandy dzwoni. Cześć, Mandy. Wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. Tak się podlizałam do kujonek, że mi teraz nawet z ręki jedzą. Wspaniały dzień, ha. Aha, no to powinnaś ten dzień uczcić, tylko że jutro jest szkoła. O nie, masz rację. Ale wiesz co, mogę jutro wagarować, A kujonkom powiem, że jestem chora. Wtedy nikomu nic nie podpadnie. Najlepiej przyjdź wieczorem do mnie, to możemy jutro świętować. O tak, cudowny plan. Już się cieszę. Wiecie co, muszę tatusia odwiedzić, bo jego stan zdrowia znowu się pogorszył. Czy wyświadczycie mi proszę małą przysługę? A o co chodzi? Powiedzcie proszę jutro w szkole, że jestem chora. A ty, Zosiu, zrób proszę za mnie zadanie domowe i oddaj je jutro. Wiesz, że będzie ocena za nie. Tak, naturalnie, że zrobię. Jestem wam naprawdę wdzięczna. Tylko dzięki wam mogę tatusia odwiedzić. On się na pewno bardzo, bardzo ucieszy. No to pa. Następnego dnia. Thank you.
końcu koniec lekcji. Już naprawdę nie miałam ochoty. Ja tak samo. A może coś upieczemy, co? Ale fajnie by było. Może mafinki. Super pomysł, uwielbiam mafiny. No, to działa. O, jakie fajne nam wyszły. Wyglądają super. Patrzcie, jak fajnie, spokojnie i cicho bez Izabeli jest, jak dawniej. Masz jakoś tak rację. A teraz jemy mafiny. Wieczorem. Dawno się tak dobrze nie bawiłam. Te 2 dni wolnego od szkoły tak dobrze zrobiło. Co? To już 2 dni? O nie, czyli jeszcze dzisiaj do domu muszę wrócić, a już jest wieczór. Muszę zaraz iść, Mandy. O, jaka szkoda. Ale zanim pójdziesz, muszę ci coś pokazać. Patrz, to są gumki do gumowania. No, widzę, ale co? To jest zaczarowana gumka. To znaczy, jak coś nią wymarzysz, to nie widać nic. To znaczy, nie widać, że w ogóle coś było wymazane. Nie zostawia w ogóle śladu. Sprezentuję ci jedną. Tata przywiózł je z Japonii z podróży służbowej. Nowość. O, dziękuję. Gumka, która śladu nie zostawia? O tak, coś takiego na pewno jest mi potrzebne. Mandy, teraz już naprawdę muszę iść. Kujonki już się na pewno martwią. Dobrze, to pa, Izabela. Cześć, i kiedyś to możemy powtórzyć. Na pewno. Pa. Już tak późno. Ciekawe, gdzie Izabela się podziewa. Jeszcze jej nie ma. Całe 2 dni jej nie było. Może zadzwonię do niej. Może stan zdrowia tatusia się nie poprawił. O, nie musisz, już jest. Otworzę jej drzwi. O, cześć wam. Wyglądasz bardzo śpiąca. Nie spałaś dobrze? Prawie wcale. Ale tatusiowi na szczęście lepiej. O, na szczęście. Izabela, dlatego, że nie byłaś 2 dni w szkole, powinnaś wiedzieć, że jutro piszemy klasówkę z matematyki. Może poucz się trochę. Może trochę później. O nie! Matmy wieczorem się uczyć? To straszne. Jestem śpiąca, zmęczona i nie mam ochoty. Wymyślę chyba coś na jutro. No i w sumie jeszcze mam czarodziejską gumkę. Plecaka, chyba będzie mi jutro potrzebna. Następnego dnia w szkole. Dzieci, dzień dobry. Jak wiecie, piszemy dzisiaj sprawdzian. Widzę, długopisy macie już przygotowane. Idę po klasówki. Dobrze, klasówki mam. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dużo. Ale nie martwcie się, zadania nie są trudne, dacie rady. Macie godzinę czasu. Powodzenia. Czas się skończył. Odłóżcie proszę długopisy, a ja pozbieram sprawdziany. Dobrze, dziękuję wam bardzo. A teraz odłożę je na biurku. I jak wam sprawdzian poszedł? Macie dobre uczucie? Julia? No, myślę, że dobrze mi poszedł. Tym razem mam dobre uczucie. O, to mnie cieszy. Mam nadzieję, że u reszty tak samo. Sprawdzian był męczący. Proponuję małą przerwę. Chodźcie na 15 minut na boisko. Świeże powietrze nam dobrze zrobi. Cudownie! I to jest właściwy moment i okazja dla mnie. Muszę przyznać, że sprawdzian bardzo źle napisałam. No, ale w ogóle się nie uczyłam.
ale za to spędziłam przynajmniej cudowny czas z Mandy. Julia pani powiedziała, że jej dobrze poszło. Czyli mój wybór padnie na nią. Gumko, do dzieła. A gdzie mój sprawdzian? Nie. O, tu jest. A od Julii klasówka? O, jest tutaj. Jeszcze tylko długopis. Jeszcze tylko imiona wymazać. Najpierw moje. A teraz imię Julii. Wow, rzeczywiście. Bez śladu. Super. A teraz tylko imiona zamienić. Tu jest moja klasówka, czyli podpiszę Julia. Julia. A klasówkę Julii podpiszę moim imieniem. Izabela. O, a teraz szybko odłożyć tak jak było. A teraz zmykam, żeby mnie nie było, jak wrócą. Dzieci, mam nadzieję, że przerwa Wam dobrze zrobiła. A ja Was teraz proszę, róbcie zadania w ćwiczeniach na stronie 30. A ja w tym czasie będę kontrolować Wasze sprawdziany. I postaram się Wam je oddać po lekcji. Koniec lekcji. A więc sprawdziany skontrolowałam. Napisaliście całkiem nieźle. Ale było też kilka niespodzianek. Zaczynam od Ciebie, Izabela. Iza, znakomity wynik. Doskonale się przygotowałaś. Piątka z plusem. O tak, ma Pani rację. Tyle nauki miałam. Zasłużyłam sobie. Zosiu, piątka z plusem. Też się dobrze przygotowałaś. Ale u Ciebie to nic nowego. Ura, dziękuję. Proszę Pani, ja jeszcze nie dostałam sprawdzianu. Tak, Julia, teraz Ty. Julia, jestem rozczarowana. Masz 2 minus. To niepodobne do Ciebie. Co się stało? Co? 2 minus? Jest Pani pewna? A nie jest to przypadkiem klasówka Izabeli? Julia, to jest bezczelne. Przepraszam. Tak, ja sprawdzianu nie zamieniłam. Dlaczego bym miała? Przecież tu piszę Twoje imię. Tak. Ale chwila, to nie jest mój podpis. Julia, masz bujną wyobraźnię. Ja zauważyłam, że w ostatnim czasie za bardzo skoncentrowana na lekcjach nie jesteś. Ale proszę Pani, to naprawdę nie jest moja klasówka. Ja rozpoznaję to po podpisie. Julia, koniec, przestań. Nie dyskutuj, proszę. Postaraj się lepiej poprawić. O nie. To jest takie niesprawiedliwe. To nie jest moja klasówka, ani mój podpis. Izabela, podmieniłaś nasze imiona? He? A jak niby miałam to zrobić? Takiego czegoś nie da się zrobić. A poza tym, co ja mogę za to, że dostałaś złą ocenę? Idę do pokoju zadzwonić do mojej przyjaciółki Mandy i opowiedzieć jej o mojej dobrej ocenie. Julia, nie płacz i nie martw się, na pewno poprawisz tą ocenę. Tak, na pewno. Od kiedy Izabela tu jest, są same kłopoty i wszyscy płaczą. Jestem pewna, że Izabela coś ma z tym wspólnego. Gdzie ona jest? Poszła do pokoju i chce Mandy opowiedzieć o dobrej ocenie. To jest najlepsza okazja, żeby się dowiedzieć, co ona Mandy powie. Może się czegoś dowiemy. Chodźcie, podsłuchamy rozmowy. O tak, dobry pomysł. Ale podsłuchiwać nie wolno. Przestań i chodź z nami. Mandy, muszę Ci coś powiedzieć. Ta gumka, którą mi sprezentowałaś, znakomicie się sprawiła. Po napisaniu sprawdzianu wygumowałam potajemnie moje i Julii imię i wpisałam moje imię na jej klasówce, a jej imię na mojej. O, brawo! Muszę przyznać, jesteś bardzo wyrafinowana. Tak, jestem profi. I wiesz, co jeszcze mi się udało? Że Ela Zosię podejrzewała o zepsucie telefonu, mimo że ja telefon zepsułam.
Izabela, wszystko słyszałyśmy. Mandy, muszę kończyć. Te wszystkie kłopoty i perypetie to twoja wina. Co ty za człowiek jesteś? Ja też muszę wam coś powiedzieć. Moje stare okulary się same nie zepsuły. Izabela je zdeptała i zmusiła mnie te nowe ubrać. Ja chyba o nie miałam. Izabela, ani minuty więcej z nami nie mieszkasz. Tak, ani minuty. O tak. Stop! Nie możecie tak ze mną postępować. Oj, tak, możemy. Izabela, tam, twoje rzeczy. A teraz wynocha stąd, nie chcemy cię widzieć. Nie, ja zostaję, do niczego mnie nie zmusicie. O tak, my cię zmusimy. Wynoś się. Zbieraj twoje rzeczy i opuść mieszkanie raz na zawsze. Ach, jakie wy złośliwe jesteście. Izabela, już się nie zgrywaj. Na pewno już się nabrać nie damy. Zbieraj w końcu twoje rzeczy. Tak, zbieraj. Izabela, tu już nie wejdziesz. No, idź w końcu. No dobrze, idę. Do widzenia, kujony. Nie będę tęsknić. My też nie. Na pewno nie. I nie macie. Ha! I tak się chciałam stąd wynieść. Ale ciężko się było jej pozbyć. O tak. Nigdy bym nie myślała, że ona taka złośliwa jest. Ja też bym nie pomyślała. No, była trochę inna i czasami dziwna. Ale żeby takie rzeczy robić... Wszystkiemu ona była winna. Zosiu, przepraszam, że ja ciebie podejrzewałam o zepsucie telefonu. Przecież cię znam i powinnam wiedzieć, że ty byś czegoś takiego nigdy nie zrobiła. Nie szkodzi, dawno już ci przebaczyłam. Jestem taka szczęśliwa, że Izabeli nie ma i że wszyscy o wszystkim się dowiedzieli. Och, ja też. A ja dopiero... Hej, chyba to musimy świętować. O tak, koniecznie. Aha.